27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami. Po raz kolejny mieszkańcy powiatu płockiego stanęli na wysokości zadania i pobili kolejny rekord. Udało się zebrać prawie 320 tysięcy złotych. Wszystko to zasługa setek wolontariuszy. I właśnie dla nich zorganizowano spotkanie, na którym dziękowano za ich wysiłek i dobro. Do starostwa zaproszono przedstawicieli z każdego sztabu z terenu powiatu. Przybyli licznie, chociaż jak to wolontariusze, nie lubią się chwalić i opowiadać o tym, co robią, wolą po prostu działać. Po prostu chciałam pomóc tym dzieciom i w akcji charytatywnej pewnie. Chciałyśmy pomagać, chciałyśmy wesprzeć inne osoby, które są, które potrzebują pomocy. Po prostu chciałyśmy okazać jakiś swój gest. Żeby pomagać innym. Uroczyste podsumowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w powiecie płockim rozpoczął starosta. Mariusz Bieniek podkreślał, że tegoroczna kwota, którą udało się zebrać, prawie 320 tysięcy złotych, pokazuje, jak bardzo chcemy pomagać drugiemu człowiekowi. W imieniu nas tu wszystkich chciałbym wam, jako tej reprezentacji, bo przecież wszystkich pracujących było dużo więcej, chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować, bo wy stanowicie tą wyjątkową część mieszkańców, którzy bez względu na swoje różnego rodzaju obowiązki, plany, potrafią je odłożyć na bok i skupić się na tym, aby pomagać innym i wspierać tych innych. Dlatego serdeczne podziękowania. I też chciałbym się tu przed wami zobowiązać, że do każdego sztabu, który w przyszłości będzie miał się zawiązać, każdy sztab, który będzie chciał funkcjonować, potrzebuje pomocy i wsparcia, że zawsze na powiat płocki możecie liczyć, na samorząd powiatu płockiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku, Lech Dąbrowski, zwrócił uwagę, że każdy finał WOŚP uczy, wychowuje, ale też ma wymierny efekt w postaci pieniędzy na ratowanie ludzkiego życia. Nie wszystkim to podoba się. Są ludzie, co hejtują, którzy by chcieli, żeby tej akcji nie było. Ale myślę, że my jesteśmy odporni na to, bo robimy dobre rzeczy, bo mamy dobrych ludzi i nie zważajmy na to, co jest złe, ale czyńmy tylko dobro. Niech ta orkiestra gra do końca świata, jeszcze dzień dłużej. Dziękujemy za miłość i serce dla drugiego człowieka. Udowodniliśmy, że pomaganie rzeczywiście jest dziecinnie proste. Trzeba tylko chcieć pomóc, mówiła wiceprzewodnicząca Rady Powiatu. W każdej gminie są tacy mieszkańcy, których serca biją bardzo gorąco. Z każdym rokiem powstaje coraz więcej sztabów, coraz więcej osób się angażuje, coraz większe kwoty są zbierane. I właśnie to jest dowodem na to, że serce bije coraz mocniej i coraz cieplej to serce bije. Nie tylko u wolontariuszy, ale u tych, którzy angażują się na scenach, pokazują się z jak najlepszej strony, żeby jak najwięcej osób przyszło do sztabu, jak najwięcej osób się zaangażowało, żeby zebrać jak najwięcej pieniędzy i w każdej gminie bijemy rekordy. Wolontariusze i sztaby w gminach robili wszystko, by puszki z charakterystycznym czerwonym serduszkiem były jak najbardziej wypełnione. Wspólnie udało się pobić rekord w tym roku. Najlepszym wynikiem mógł pochwalić się połączony sztab gminy Mała Wieś oraz miasta i gminy Wyszogród. Zebrano tu łącznie blisko 53 tysiące złotych. Bardzo sprawnie przebiegał finał. Wszyscy bardzo nam pomagali. Mieliśmy bardzo dużo wolontariuszy, bo w tym roku aż 90, w zeszłym roku było to tylko 60. Udało nam się oczywiście pobić kolejny raz rekord zebranej kwoty. Także serdecznie dziękujemy wszystkim za pieniążki, za przekazane fanty oraz za obecność na orkiestrze. Kolejna była gmina Bodzanów z niezastąpionym Wojciechem Janowskim Groszek Offroad i przyjaciele. Zebrali ponad 18 tysięcy złotych, ale w całej gminie łącznie ponad 50 tysięcy. Trzecie miejsce zajęła gmina Słupno, tu zebrano ponad 41 tysięcy złotych. W tej licytacji liczy się każdy grosz, nawet najmniejszy. W gminie Stara Biała, w szkole w Starych Proboszczewicach, w zbiórkę zaangażowali się wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice. Udało się zebrać ponad 13 tysięcy złotych. Robimy tylko dlatego, że mamy taką cudowną społeczność, która się angażuje, tak? Przychodzą uczniowie, przychodzą rodzice i pytają, co w tym roku będziemy robić. Więc dodają nam skrzydeł. Podziękowania należą się każdemu i każdy otrzymał okolicznościowy dyplom. Dziękuję wszystkim wolontariuszom za to, że są wzorem do naśladowania, mówił radny powiatu Bogdan Banaszczak. Oprócz tego, że zbieramy, że dzielimy się tym, co możemy, złotówką, często większymi kwotami,
które rzeczywiście stworzyły fantastyczny wynik, to chcę powiedzieć, że dzięki temu uruchamia się bardzo duża przestrzeń taka kulturalno, powiedziałbym, rozrywkowa i dla mieszkańców powiatu jest to też wielkie wydarzenie. Ten finał orkiestry to nasz wielki sukces, zaznaczył z kolei radny Paweł Bogiel. 320 tysięcy to jest kwota bardzo, bardzo wysoka, która znacząco zasili całą orkiestrę. Także powiat na bardzo wysokim poziomie. Ja reprezentuję gminę Bodzanów, z której się wywodzę. Powiem szczerze, ponad 50 tysięcy to też robi swoje. Co roku ta kwota jest w jakiś sposób podbijana. Duża zasługa tutaj pana Wojciecha Janowskiego i offroadu. Wolontariuszom dziękował również radny Paweł Jakubowski. Szczególne podziękowania skierował do wolontariuszy gminy Radzanowo. To zaszczyt móc reprezentować takich mieszkańców w Radzie Powiatu Płockiego, dodawał. My jesteśmy bardzo hojnym społeczeństwem. Mieliśmy 50 wolontariuszy, którzy wykonali wspaniałą, rewelacyjną pracę. Zebraliśmy ponad 10 tysięcy złotych więcej niż w zeszłym roku, więc sukces i organizacyjnie, i finansowo rewelacyjny. Całe spotkanie uatrakcyjnił występ grupy ART działającej przy Zespole Szkół imienia Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Nie mogło zabraknąć pysznego tortu. Wynik potwierdza hasło 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pomaganie jest dzieci nieproste. Brawo wy!